Dotacje na zakup samochodów strażackich, sprzętu oraz wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych, wsparcie młodzieżowych drużyn czy inwestycje w fotowoltaikę i pompy ciepła. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał prawie 100 umów na kwotę ponad 6 milionów złotych. Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie otrzymała prawie 500 000 złotych na nowy pojazd strażacki. Nowy samochód, można trochę szybciej jechać i skróci się czas dojazdu do akcji. Pieniądze trafią też do Grabówca. Otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę dofinansowania 15 000 złotych. Przeznaczymy je na zakup niezbędnego wyposażenia osobistego dla naszych strażaków. Starostwo powiatowe w Połtusku otrzymało dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną na budynku Państwowej Straży Pożarnej w mieście. Ta fotowoltaika na pewno zgeneruje koszty, które ponosi komenda Państwowej Straży Pożarnej i dlatego właśnie takie działania są jak najbardziej potrzebne, efektywne. Dofinansowanie trafi do 5 powiatów: Połtuskiego, Makowskiego, Ostrowskiego, Wyszkowskiego i Ostrołęckiego. Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu mieszkańcy tych 5 powiatów będą się czuli bardziej bezpieczni, bo to strażacy są pierwsi na miejscach różnych wydarzeń. Chcemy, aby nasi strażacy byli dobrze wyposażeni. Będą mogli bezpiecznie wyjeżdżać do pożarów, będą mogli skutecznie interweniować przy pożarach, ale też i przy wypadkach, bo straż to nie tylko pożary, to są również wypadki drogowe, ratownictwo chemiczne, wodne. To są pieniądze dla nas, mieszkańców tych miejscowości, po to, żeby strażacy mogli nam, wszystkim mieszkańcom na tym terenie jeszcze lepiej pomagać. Jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały też dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS.